A więc witam was, misiaki. Słuchajcie, jak to by wam tu powiedzieć, taki krótki vlog, powiedzmy, z autem, po prostu z jazdy autem. Słuchajcie, co tu by wam powiedzieć, jadę sobie do Lublina w tym momencie, zobaczyć, może będę mieć robotę. A jak będę mieć robotę, to będzie mnie stać na lepszy internet i będę mógł nagrywać, powiedzmy, w lepszej jakości, zobaczymy. A raczej streamować w lepszej jakości. Także tak to by wyglądało. Natomiast postanowiłem nagrywać vlogi tak z auta, zobaczymy jak się przyjmie to. Generalnie też chciałbym powiedzieć, że ja się nie wstydzę twarzy mojej. Nie wstydzę się siebie, tylko po prostu nagrywając rzeczy na YouTubie, po prostu robię streamy. No nie mam po prostu jakby miejsca, jakby takiej swojej przestrzeni, w której bym mógł po prostu pokazać, no, z siebie i tak dalej, nie? No po prostu o to chodzi. Więc no po prostu z tego i wyłącznie tego powodu nie pokazuję swojej twarzy. Znaczy chciałbym, ale nie pokazuję z tego względu, że nie mam jak. Także no może się niedługo to zmieni, zobaczymy. Ale na razie zostajemy przy tym, że moja twarz będzie w vlogach. W vlogach takich, może gdzieś w lasku, gdzieś na spacerze, coś ten deseń. Także misiaki, tak to mniej więcej wygląda. No i co, no ja jadę sobie do miasta zobaczyć, być może dostanę pracę, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Także co, no. Pozdrawiam wszystkich. Zachęcam do oglądania mojego kanału. Co więcej, generalnie tak jeszcze dodam, że co do serii, jakie tam będą u mnie na kanale. Generalnie pierwsza, no to na pewno będzie... Ja chcę dokończyć Kingdom Come. To na pewno będzie, tylko słuchajcie, ja wam jeszcze powiem jedną rzecz, że ja przez ostatni czas nie robiłem streamów. Naprawdę wybaczcie mi za to, ale no nie miałem po prostu technicznie jak tego zrobić, bo mój usługodawca po prostu ze mnie zakpił, mówiąc, że on ma prace remontowe nadajnika no przez dobry miesiąc. Więc to jest dla mnie śmieszne, nie? No i w ogóle to jest śmieszne, jak on ze mną tutaj jakby pogrywa, mówiąc, że ma jakieś prace, że ciągle te prace są i oni się starają. I tak my się nadlejem, bo bym miał w sumie w podobnej cenie internet z anteną już. No i upload by był całkiem niezły. No i właśnie tutaj tak się zastanawiam nad tym, żeby czasem nie przejść do właśnie Play'a i by było lepiej. Aktualnie jestem w T-Mobile, których nie chcę obrażać, ale no po prostu mogliby polepszyć swoje usługi w ten sposób. Także misiaki, tak to wygląda, że postaram się w jak najbliższym czasie zrobić streama. Na pewno to będzie Kingdom Come, na pewno to będzie Wiedźmin 3, bo ja go nie skończyłem. Chciałbym go skończyć. Chciałbym skończyć Wiedźmina, chciałbym skończyć Kingdom Come, bo to jest naprawdę piękna opowieść. Nie tylko opowieść, bo i sama gra jest w sobie bardzo fajna, piękna i tak dalej. No i co? No i słuchajcie,
czy poza tym coś będzie? No, myślę, że będzie. No, z Eurotrucka na pewno nie zrezygnuję, bo to jest takie coś, że siadasz do tego ETS-a, jedziesz i tak dalej. Są dźwięki Mana od studia NJ Voice Records, więc to na pewno też będzie pokazane. No i co? No i zapraszam wszystkich do oglądania mojego kanału, do subskrybowania, do lajkowania, do mówienia innym. Naprawdę, to jest kanał na luzie, na którym gramy sobie my wszystko, gadamy i tak dalej. Ja niczego nie oczekuję. No to trzymajcie się, pa pa, buziaczki.